witam wszystkich na kolejnym wykładzie ze szkoły. Mieliśmy trochę dzisiaj o wartości, mieliśmy trochę o pieniądzu. Teraz przyszedł czas, jak poskładać te wszystkie elementy razem w jedną całość, powiedzieć coś o cenach. Ceny, znowu, chyba trudno znaleźć bardziej zjawisko, które jest bardziej kojarzone z ekonomią niż same ceny. I rzeczywiście, postaram się pokazać, że to jest właściwie, teoria ceny to jest fundament całej dalszej teorii gospodarczej, że to jest zjawisko oczywiście dla wielu. Cena to jest zjawisko tajemnicze, czy te zmiany ceny, które się biorą, wyjaśniane są na różne sposoby, ale postaram się pokazać ten głębszy proces, jaki zachodzi rzeczywiście, który pozwala wyjaśnić, skąd się biorą ceny, jak się biorą, co właściwie, o co chodzi w tym całym mówieniu o żonglowaniu krzywych popytu i podaży, gdzie ustala się cena, jakie są czynniki obiektywne, subiektywne, gdzie można znaleźć tę istotę ceny, która pozwala nam zrozumieć dalsze części procesu rynkowego. No i tak idąc, dojdziemy do pojęcia kalkulacji i właściwie czym ta kalkulacja ekonomiczna jest, jak ona się wiąże z cenami. A okazuje się, że wiąże się bardzo ściśle i nieświadomość tego, jaki jest związek pomiędzy kalkulacją ekonomiczną a cenami, może być źródłem wielu problemów z interpretacją jednego z bardziej sławnych argumentów, które zostały przedstawione przez Ludwika von Misesa, czyli argumentu o niemożliwości racjonalnej alokacji dóbr w socjalizmie. W skrócie zwanym argumentem o niemożliwości socjalizmu. Dobra, zacznijmy od tego, czym są ceny. Ceny to są intersubiektywne ilościowe stosunki wymiany. I tutaj trzeba dodać, że bardzo dużo autorów dodaje, że są to ceny wyrażone w pieniądzu. I możemy sobie przyjąć, nawet mając w pamięci, że w barterze również mamy do czynienia ze stosunkami wymiany, że będziemy mówić o cenach pieniężnych w pierwszej kolejności. Potem postaram się wyjaśnić, dlaczego to w pieniądzu okazuje się mieć duże znaczenie. Natomiast możemy sobie zadać najpierw prostsze pytanie, jakie są warunki istnienia cen, nawet jako takich prostych stosunków wymiany w gospodarce barterowej. No i w gospodarce barterowej przede wszystkim. Banałem jest pewnie rozpoczęcie od tego, że musi istnieć więcej niż jeden podmiot. Robinson Crusoe, nie ma się z nikim wymienić, nie ma możliwości wymiany, no to stosunek wymiany nie powstanie. Prosta sprawa. Więc to, co na przykład było na wykładzie o teorii wartości, to się stosuje do gospodarki Crusoe w równym stopniu jak do gospodarki wymiennej. Natomiast jeżeli chcemy wyjść, no to tu już wkraczamy na poziom tego, co Ludwik von Mises nazywał katalaktyką, czyli teorią wymiany. Jak widać, to jest trzeci wykład, właściwie drugi, bo w teorii pieniądza też wymiany pieniężne też są wymianami, więc ta teoria, która dotyczy czysto uogólnia się na gospodarkę Crusoe i wychodzi ku wymianie, jest dość wąska, a duża część przechodzi, to są rozważania na temat gospodarki wymiennej. Co jest jeszcze potrzebne? No, wymiana. Jak spojrzymy na wymianę, to co jest przedmiotem wymiany? To są tytuły własności do pewnych dóbr. Oczywiście dobra mają te warunki, które zostały pewnie wymienione na wykładzie o teorii wartości, czyli chociażby muszą być pod kontrolą. Natomiast w przypadku wymiany wymieniamy się tytułami własności. Wymieniamy się prawami do używania czy do wykorzystywania pewnego dobra, czy do czerpania z niego korzyści. Natomiast same dobra nie muszą fizycznie zmieniać żadnego miejsca. Prawda? To jest tak, że wymiana jest tytułem własności, no i ona jest na poziomie takim prawno-instytucjonalnym, a nie fizycznym. Teraz, tutaj jest, co jest ważne, żeby zaszła wymiana, musi być wolna wymiana, muszą być dwie strony, które rzeczywiście dokonują tej wymiany. No i od strony, co te strony muszą, co w tych stronach musi zajść. No każda ze stron, każde działanie, w tym również wymiana jako działanie, jest pewną preferencją doboru pewnych środków nad inne. W tym przypadku mamy dość jasne, co jest preferencją. Preferujemy to, co nabywamy, od tego, co oddajemy. To, co nabywamy, uznajemy za lepszy środek do jakiegoś naszego celu, którym docelowo może być, możemy to zestawić, że to jest jakieś szczęście, czy jakiś, powiedzmy, partykularny cel. Natomiast jako środek uznajemy to, co nabędziemy w wymianie, od tego, co oddajemy. I teraz to dotyczy obu stron. Jeżeli ktoś sprzedaje gazetę za 2 złote, to samo sprzedanie, akt sprzedaży, to jest preferencja tego, że woli mieć 2 złote niż gazetę. Z tego oczywiście możemy domniemać, że on, prawdopodobnie gdybyśmy zgłosili się do niego z 3 złotymi, też by się pewnie wymienił, z 4 też byśmy się pewnie wymienił, ale możliwe też jest,
że gdybyśmy się zgłosili do niego i zaproponowali mu sprzedaż za złotówkę, też by się zgodził. Więc to, de facto ta cena mówi tylko, za ile się wymienił i wiemy, że za więcej też by się wymienił. Natomiast nie wiemy, jak to w dół wynika, więc tutaj ciężko jest mówić o tym, bo to też się czasami pojawia taki dosyć popularny błąd, że cena to jest miernik wartości. W tym przypadku mamy nierówność wartości. My nie wiemy, ktoś za ile byłby gotowy minimalnie sprzedać. I oczywiście wiemy, że jeżeli byłby gotowy sprzedać za 2 zł, to prawdopodobnie za 3 też by się zgodził. I to jest, w tej sytuacji mamy ceny, co najwyżej powstają jako stosunki wymiany po fakcie wymiany. I co najwyżej możemy mówić o tym jako o ograniczeniach. Że to rzeczywiście mamy jakieś informacje dotyczące ograniczeń tego. Natomiast nie mamy czegoś takiego, że cena jest miernikiem wartości. No to nie jest tak, jakbyśmy przyłożyli linijkę, no bo to nie możemy powiedzieć, że krzesło ma, nie wiem, 50 cm i mogłoby równie dobrze mieć 60, a mogłoby mieć 40. Więc właśnie, preferencje określają pewne ograniczenia na cenę narzucone. I teraz, ogólnie, ponieważ mamy dwie strony, no to jeżeli ktoś decyduje się sprzedać tę gazetę za 2 zł, no to równie dobrze, to ta druga strona preferuje kupienie gazety za 2 zł. Czyli preferuje posiadanie gazety niż posiadanie 2 zł. Czyli preferuje też posiadanie gazety niż złotówki, niż 50 groszy. Być może niby 3 zł. Tego nie wiemy. Ogólnie nazywa się to, jak pewnie większość z Was wie, czynnikami popytowymi i podażowymi. Czyli jeżeli mamy sytuację, mamy taki, w najprostszym modelu mamy taki mały, lokalny ryneczek, na którym powiedzmy wszyscy się spotykają. I następuje tam, każdy przychodzi z jakimiś preferencjami, co za ile chciałby kupić. No i ustala się jakoś, bo licytują jedni drugich, ustala się pewna cena. To o tym decydują czynniki, zarówno preferencje sprzedających, jak i preferencje kupujących. I one, to jest rzadko wyprowadzany zresztą proces, natomiast można powiedzieć na podstawie tego, co mówiłem o ograniczeniach na tym przykładzie z gazetą, że cena jest właściwie ustalana w procesach negocjacji w zakresie, który jest ograniczony z góry i z dołu przez dosyć, przypuszczam, złożone formuły. Jak ja to pisałem, to szczerze mówiąc zastanawiałem się, czy ja bym to się dobrze rozczytał, dlatego przygotowałem przykład. Więc chodzi o to, że rzeczywiście decyduje to, co już pojawiło się na teorii wartości, czyli użyteczność krańcowa, czyli wycena krańcowa. Przykład jest prosty. Mamy 7 osób, które chcą kupić coś. I załóżmy, że one mają preferencje, których nie ujawniają, ale u których może zamodelowaliśmy to w taki sposób, że jeden by kupił. No powiedzmy, że niech to będą koszule lniane, bo będę o tym jeszcze mówił. Wykorzystywał to w dalszym toku i jeden przychodzi, byłby gotowy kupić za 300 zł lub mniej, drugi za 290 zł lub mniej, trzeci za 280 i tak dalej. Nie, mamy 7 ludzi, którzy przychodzi, chcą kupić. Mamy 5 sprzedających. Jeden by się zgodził sprzedać za 130 lub więcej, drugi za 140 lub więcej i tak dalej. Spotykają się, no i uczestniczą w procesach negocjacji i licytacji. Teraz, pierwsze pytanie, jakie możemy sobie zadać. Jeżeli się tak spotykają, to ile będzie sprzedanych jednostek? Znaczy, jaka będzie taka sytuacja, w której już nikt nie będzie mógł jednostronnie przelicytować i podważyć. Ile jednostek się sprzeda i na ilu zajdzie wymiana? Jak myślicie? Możliwości dużo nie ma, nie? No gdzieś w tym zakresie, gdzie pomiędzy ceną maksymalną kupującego, a ceną minimalną sprzedającego. To znaczy? No jeżeli cena maksymalna, powiedzmy, kupującego A to jest 300, a cena minimalna sprzedającego B to jest 130, no to spotkają się gdzieś pomiędzy. Dobra, znaczy rzeczywiście możemy to najprościej symulować. Można by jeszcze tą tabelkę rozwinąć i zrobić taką tabelkę do technik notowań kursów giełdowych, że limit i tam tak dalej. Te wszystkie zlecenia jakoś. Dobra, techniki rzeczywiście mogą być najróżniejsze, natomiast najprościej to wyszacować w ten sposób, że gdyby był ich tylko A1 i B1, to by się dogadali. Nie, cena by gdzieś była pomiędzy 130 a 300. Jeżeli byłoby tylko A1 i A2 i B1 i B2, to oni by się dogadali, by ustalili jakąś cenę pomiędzy 140 i 290 i gdzieś ta cena by wypadła. No i dwóch byłoby chętnych sprzedać, dwóch byłoby chętnych kupić. I tak prowadząc to rozumowanie,
możemy dojść do tego, że sprzedadzą się 4. Prawda? No bo jeżeli byśmy już piątkę umieścili, no to, to byłoby tak, że nie jesteśmy w stanie znaleźć jednej ceny, żeby cała piątka kupiła. Teraz. 4 transakcje zajdą i pytanie, jaka będzie cena? No ktoś mógłby pomyśleć, no dobrze, cena będzie pomiędzy 200 a 250. I tutaj jest kluczowy, ale bardzo często pomijany wgląd szkoły austriackiej, że ten, który kupuje za 250, musi nie tylko kupić od tego za 200, jeszcze musi przelicytować tego za 220. Nie? Jeżeli by nie mógł przelicytować, to tamten mógłby przyjść, a nie, ja chcę to kupić za 220. To ten musi przyjść, no nie, ja jednak daję coś więcej niż 220. A ten A5 nie może kupić od B2, a wtedy A2 od B5? Nie, no bo siłą rzeczy jest... Znaczy po pierwsze, założenie jest takie, że cena jest jedna i teraz gdyby było tak, to o ile dobrze pamiętam, znaczy każdy by zyskiwał mniej. Opłaca się sprzedać temu, kto daje najwięcej. I to każdemu się opłaca. Jeżeli ja jestem gotowy sprzedać za 130, to opłaca mi się iść do tego, kto daje 300. Nie opłaca mi się iść do tego, kto daje 250. I jak sobie przeprowadzimy rzeczywiście proces licytacji, to będzie tak, że gdybyśmy spróbowali zrobić piątą wymianę, to za każdym razem dadzą radę nas podlicytować. To jeżeli byśmy tak zrobili, że któryś się dogadują na krzyż, to w tym momencie opłaca się zmienić, podejść do tamtego, a nie ja jednak zaoferuję tobie wyższą cenę. Przepraszam, a dlaczego tutaj jest pominięty w tym wypadku B5, skoro A1 mógłby się licytować razem z A2 aż powyżej? Dokładnie to tłumaczyłem. Znaczy, teraz, dlaczego? No bo jeżeli przyjdzie B5 i B5 powie, że dobra, B5 chce sprzedać za 270 i przychodzi do A1 i mówi, ja ci daję za 270, a A1 mówi, no nie, ja kupię od B1 taniej. Ja kupię od B1 taniej. B1 mi powie cenę, która... Ale będzie... tu jest takie niewypowiedziane założenie, że wszyscy o wszystkim wiedzą. Nie, to jest prawda. Natomiast proszę zwrócić uwagę, to jest mały rynek. Ja tu nie mówię o całej gospodarce, ja tu mówię o małym rynku. To jest proces kształtowania się. Oczywiście. Jest tak, że w gospodarce mamy wiele rynków. I zachodzi informacje, jedni kupują. Tak, oczywiście. To jest, dlatego to się nazywa, nie mówimy tutaj o równowadze ogólnej, tylko mówimy o czymś takim, co przedstawiciele szkoły austriackiej nazywają plain state of rest. To na polski to pewnie jakiś taki chwilowy moment spoczynkowy. Czyli się ustala równowaga chwilowa. I to jest momentalnie, zgadzam się. Natomiast to jest rzeczywiście ten bloczek pierwotny, z którego powstają ceny. I dlatego należy zacząć od mikro. Zgadzam się. Nie ma czegoś takiego jak ustalanie tymczasowe na całym. Natomiast trzeba zajść do tego. Więc na jednym mamy taką sytuację. I tutaj się rzeczywiście ustala informacja. Znaczy przekazują się i mają możliwość licytowania. I ustala się coś, co znamy jako krzywy podaży i popytu. Możemy sobie wyznaczyć na podstawie tej tabelki. Zobaczyć, że rzeczywiście dla jakiej liczby sprzedanej, znaczy przy jakiej cenie, kto ile by oferował. I możemy sobie wyznaczyć takie przedziały. I teraz okazuje się, że do wyznaczenia ceny kluczowe są dwie pary punktów. Ta para i ta para. I to są odpowiednio ostatnia jednostka kupującego, który kupujący kupił, ostatnia oferta kupującego, który nie kupił. Odpowiednio para, podkrańcowy kupujący i krańcowy kupujący i odpowiednio po stronie sprzedający. I to są te 4. To i technika jest taka, że wybieramy mniejszy z tych punktów i większy z tych, żeby odpowiednio się dało przelicytować. No i mamy w tym momencie przedział i w tym przedziale ustala się cena równowagi. Teraz, jeżeli mamy taki schemat, no to łatwo zauważyć, że w obszarze, który jest rzeczywiście zaznaczony na zielono, występuje możliwość do negocjacji. Tutaj to już zależy od indywidualnych umiejętności poszczególnych stron, kupujących i sprzedających. No i pytanie, czy to będzie wyżej górnego końca, czy dolnego końca, to są czynniki czysto subiektywne. Tutaj właściwie żadnych praw ekonomii nie ma. Można trochę, jest miejsce dla psychologii, jakby ktoś potrzebował. Natomiast im dóbr jest więcej, czy im więcej jest ofert, tym tych punktów jest więcej. Tym bardziej się generalnie te marginesy zmniejszają. Tym większy jest czynnik obiektywny. I to jest z kolei, właśnie, tam był czynnik czysto psychologiczny, który był. Natomiast w dużej skali to jest tak, że rzeczywiście między 220 a 250.
jest cena. No i to wynika z tego, wynika dokładnie z tej tabelki, to jest po prostu rozpisanie tych punktów na osiach. Tu nic się nie zmienia. Ale jeżeli jest dużo punktów, no to możemy przyjąć dla potrzeb dydaktycznych, że są ciągłe i dostajemy zwykłe krzywe popytu i podaży. Teraz, jeżeli to mamy, no to właściwie to jaka informacja jest, czy to co obserwujemy, no to z reguły nie obserwujemy całych krzywych, tylko obserwujemy cenę, jaką jest zrealizowana. Czyli obserwujemy jakiś punkt i wiemy, że ten punkt jest gdzieś w tym zielonym zakresie. Dobra. Czyli w taki sposób wyłaniają się ceny lokalne, no i teraz te lokalne, między tymi lokalnymi rynkami też zachodzą wymiany między stronami i takie lokalne procesy koordynacyjne zachodzą w całej gospodarce. Teraz, co jest ważne? Ważne jest to, że przy powstawaniu cen ktoś mógłby powiedzieć, że mamy właściwie dwie strony. Mamy stronę subiektywną, popytową i dla wszystkich to jest jasne, że popyt bierze się z preferencji. Jeżeli ktoś zgłasza preferencje na jakieś dobro pośrednie, to tylko dlatego, że ktoś zgłosi preferencje później na dobro, które zostanie wyprodukowane z tego. Świetnie. Ale Bimbawerk zauważył coś, co jest zdecydowanie mniej trywialnym wnioskiem, a mianowicie to, że jeżeli dobro ma stałą podaż, to tutaj powiedzmy strony podażowej nie trzeba rozważać. Jest prosta sprawa. Jeżeli dobro można produkować natomiast, no to typowo mówi się, że istnieją koszty. Bimbawerk przyjrzał się temu, co oznaczają koszty. Podaż zależy od tego, ile możemy wyprodukować, czy jakie są koszty produkcji. Dobrze. Czym są koszty? Koszty są alternatywnymi zastosowaniami czynników produkcji. Jeżeli zajmujemy się produkowaniem na przykład niebieskich koszul lnianych, no to teraz ile możemy wyprodukować? Żeby móc produkować, musimy ponieść pewne koszty. Nie wiem, lnianą tkaninę kupić barwnik. Pewnie trochę pracy też. I teraz, jeżeli kupujemy, to tutaj ograniczenia nie są fizyczne, natomiast ograniczenia występują od strony tych, którzy rywalizują z nami o środki. Czyli my musimy musimy przelicytować producentów czerwonych lnianych koszul, żółtych lnianych koszul, zielonych, producentów niebieskich spódnic, niebieskich spodni i odpowiednio wszystkiego, do czego wykorzystywane są te czynniki produkcji. Jeżeli ich nie przelicytujemy, nie dostaniemy czynników produkcji, nie będziemy mogli wyprodukować. A więc, jakbyśmy obserwowali nasze koszty, znaczy z punktu widzenia indywidualnego producenta, koszty są obiektywne, znaczy koszty są niezależne od niego. Natomiast one zależą od tego, że ktoś wycenia to do produkcji, czy wycenia czynniki produkcji, z których korzysta dany producent, do produkcji czegoś innego, co ostatecznie czerpie swoją wartość tylko dlatego, że istnieje na to popyt konsumencki. No i dlatego to, co dla każdego przedsiębiorcy z osobna jest kosztem, który właśnie jawi się w ten sposób obiektywny, jest z perspektywy całej gospodarki też jest również determinowane tylko przez preferencje. Czyli w ostateczności tylko przez użyteczności produkowanego, nie tylko produkowanego dobra, innych dóbr, no i jeżeli zbierzemy to dla wszystkich dóbr, no to tylko strona popytowa ma znaczenie. Znaczy koszty mają znaczenie tylko dlatego, że produkuje się z tego coś innego użytecznego. Dobra. I teraz możemy powiedzieć, że ceny wszystkich dóbr zależą od użyteczności dóbr konsumpcyjnych. Jasne. I tu wchodzi drugi element, o którym już była mowa na poprzednim wykładzie, czyli przedsiębiorca. No bo jednak to jest tak, że produkcja jest procesem skierowanym w czasie. I rzeczywiście to nie jest tak, że te preferencje dotyczące dóbr konsumpcyjnych, one są, jeżeli ktoś kupi, no to zamanifestuje to w przyszłości. Jeszcze to nie zaszło. Musi istnieć przedsiębiorca, który będzie to przewidywał. Musi istnieć przedsiębiorca, który stwierdzi, że opłaca się kupić teraz, żeby wyprodukować coś w przyszłości. Na co będzie popyt. Więc tutaj jest potrzebna... Oczywiście przedsiębiorca nie robi tego... robi to dlatego, że jest w stanie z tego osiągnąć pewien dochód, który pozwoli z kolei jemu zaspokoić pewne potrzeby. Czyli w tym schemacie determinacja zachodzi tylko użyteczności dóbr konsumpcyjnych, no ale jeszcze potrzebni są przedsiębiorcy, którzy właśnie korzystając z kalkulacji ekonomicznej, o której później powiem, będą decydowali, czy to ma szansę się opłacić, czy nie. Dobra. I w tym kontekście bardzo ważną rolę pełnią zyski i straty.
tutaj jest świetna, niedoceniona trochę i chyba nieprzetłumaczona, ale pewnie wkrótce będzie. Znaczy, ja mocno lubuję za tym, żeby udało się przetłumaczyć krótką i bardzo treściwą pracę Profit and Loss Ludwiga von Misesa, gdzie on mówi o zyskach i stratach i mówi o tym, o znaczeniu zysków i strat dla całej gospodarki i ogólnie dla systemu cenowego. Jeżeli mamy zysk albo stratę, no to jest różnica między dochodem a kosztami z przedsięwzięcia. I teraz tutaj całkowite koszty wliczają również takie rodzaje dochodu jak procent płacy i renty za wynajem dóbr produkcyjnych, więc sam zysk i strata wynika z ponoszenia niepewności w działaniu przedsiębiorczym i o tym już było jeszcze kilka godzin temu. I teraz, zyski i strata istnieją, wynikają z niepewności. Jakie jest ich kluczowe znaczenie? Mają bardzo ważną, jak okazuje się, społeczną funkcję. Przede wszystkim, jeżeli mamy zyski i straty, to one są narzędziem oceny, kto jest przedsiębiorcą w danym projekcie. Jeżeli chcemy zobaczyć, kto jest przedsiębiorcą, kto jest decydentem, kto jest właścicielem, patrzymy, kto poniesie straty z kapitału własnego. Z drugiej strony, zyski i straty są ex post nagrodą, jeżeli ktoś wykonał trafne przedsięwzięcie, dobre przewidywania i jeżeli ktoś wykonał nietrafne, to jest to kara. Natomiast to nie chodzi o to, czy w pierwszym rzędzie społeczna funkcja nie jest ważna, że to kara i nagradza indywidua, ale jaką rolę to pełni dla innych. Jeżeli to jest od razu, nie może się nikomu powieść w taki sposób, żeby te zyski nie były od razu pokazane w systemie cenowym. Czy transakcja musi być w tym sensie, musimy z kimś zawrzeć transakcję, ta informacja o tym, że transakcja zaszła, staje się w ten sposób publiczna, no bo przynajmniej ta druga strona o tym wie, a i generalnie można w wielu przypadkach do tego dotrzeć i to jest informacja dla innych przedsiębiorców, które działania są opłacane. I to jest kluczowy element, czyli ta społeczna funkcja zysków i strat, która pozwala koordynować produkcję. No w tym sensie Mises pisze, że zyski i straty są samowicie sprzyjające. Znaczy, jeżeli gdzieś się pojawia zysk, to jest to bodziec dla innych, żeby pojawili się i zwiększyli konkurencję. Jeżeli oni zwiększają konkurencję, zgodnie z prawem kosztów, pojawia się dla danego producenta więcej ludzi, którzy będą rywalizować o jego rzadkie czynniki produkcji, będą podnosić koszty. No więc przy niezmienionych preferencjach margines się zmniejsza i zysk zanika. Czysty zysk przedsiębiorczy ma tendencję do zanikania do zera. Ale z drugiej strony mówi, w którym kierunku należy podążać, jeżeli chodzi o produkcję. No i właśnie, jeżeli zestawimy to wszystko w całość, no to mamy wycenę jako proces, który jest społeczny par excellence. Znaczy on ma, starałem się zebrać kilka punktów podstawowej jego cechy, no i wyszło, że znowu, być może proste rzeczy, ale pewne wymagają rozwinięcia, że jest to proces, który jest skierowany w przyszłość. No bo żeby przedsiębiorca coś wyprodukował, to musi nabyć czynniki produkcji tu i teraz. I dopiero musi przewidywać, co się stanie w przyszłości, czy jaki będzie popyt na jego dobra, a więc ostatecznie przedsiębiorcy muszą przewidywać, czy popyt konsumencki. I im lepiej to będą robić, tym większa szansa, że ich przedsięwzięcia będą opłacalne, będą dochodowe, będą zdobywali zyski. Proces oczywiście jest konkurencyjny, tak jak mówiłem, trzeba przelicytować innych przedsiębiorców. No i tak jak był ten przykład z niebieskimi koszulami, no to trzeba przelicytować innych producentów, znaczy innych ludzi, którzy korzystają z barwników i którzy korzystają z tkanin lnianych. Natomiast jest to również proces kooperacyjny. I to jest proces kooperacyjny w tym sensie, że że my potrzebujemy przewidywać, jako przedsiębiorcy, które przedsięwzięcie okaże się najbardziej opłacalne. Jeżeli przewidujemy, że coś jest bardzo opłacalne, możemy zaoferować za to wysoką cenę, jeżeli chodzi o czynniki produkcji, którego do tego potrzebujemy. I tylko wtedy możemy przelicytować innych. Więc my angażujemy się w konkurencję po to, żeby dostarczyć jak najlepsze dobra konsumenckie. I ten, kto będzie i teraz, to jest tak, że jeżeli komuś się uda, no to skorzysta konsument. Jeżeli komuś się nie uda,
No to co prawda konsument nie korzysta, ale on za to ponosi odpowiedzialność ze swoich środków. Tak jak mówiłem, kto ponosi straty, tego możemy zidentyfikować jako właściciela. Proces jest do tego rozproszony. To też jest ważne, bo w wielu przypadkach potrzebna jest wiedza niejawna, którą bardzo podkreślał Friedrich von Hayek. I że ta wiedza często manifestuje się w tym, że wiemy jak coś wykonać, czy wiemy czego szukać, ale nie potrafimy zwerbalizować czy przekazać tej wiedzy. Czy potrafimy to tylko wypraktykować, ale no nie wiem, w wielu przypadkach reguł prowadzenia biznesu nie nauczymy się z książek. To jest tak chyba najbardziej standardowy przykład. No i oczywiście potrzebna jest wiedza o lokalnych okolicznościach, czasu, miejsca i tutaj też w wielu przypadkach obserwując to z pewnego oddalenia możemy nie rozumieć pewnych kontekstów kulturowych i też tu może się pokazać okoliczność do wykorzystania tego. Jest to proces oparty o uczenie się. No tak jak mówiłem, cały czas system cenowy jest generatorem informacji w tym, że pojawiają się nowe transakcje i można się o nich dowiedzieć. Inni mogą to obserwować, mogą się na tej podstawie uczyć. Tylko pamiętajmy cały czas, że to jest powiązane z punktem pierwszym. Tu nie ma złotej reguły, że to, co było zyskowne w przeszłości, będzie zawsze zyskowne. Tylko trzeba do tego dołączyć osąd przedsiębiorczy i to, że to będzie przewidzieć, czy pewne trendy pozostaną, czy może się zmienią, czy istnieją do tego jakieś podstawy. No i właśnie, na koniec to zresztą coś już powiedziałem po drodze, czyli tworzenie informacji. I te informacje są w postaci cen pieniężnych. Znaczy to jest tak, że to jest jedyny sposób, żeby te informacje w ogóle zaistniały. To wszystko obrazuje, że wycena jest złożonym procesem i on ma dużo elementów spekulatywnych, takich, które są skierowane w przyszłość i wymagają tego osądu przedsiębiorczego. Równocześnie też ma dużo elementów, które bazują na tym, co zostało wygenerowane w przeszłości i co zostało wygenerowane przez różnych właścicieli w różnych koncepcjach, w różnym ścieraniu się i rywalizacji. Oto kto będzie licytował najwyżej, ale też w interesie każdego licytującego jest to, żeby trafić jednak w tę licytację. Dobra. Taki proces wyceny społecznej umożliwia wprowadzanie złożonych procesów produkcji. Tu chyba najlepszym przykładem tego jest popularna książka, nie wiem, może część z Was czytała Ja, ołówek, gdzie jest opisywany jak rzeczywiście, ile elementów jest potrzebne, żeby stworzyć ołówek. Z jakich różnych części świata pochodzą i właściwie jakby tak zostawić sobie, to pojedyncza osoba, jakby miała to skoordynować, jest to bardzo złożony proces, bardzo trudny i miałaby z tym duży problem. Natomiast w sytuacji podziału pracy jest możliwe, także pewne części powstaje coś, jakieś proste narzędzie do pisania i ono jest, tu wprowadzane są innowacje, możliwe jest podział pracy, ktoś się zajmuje produkt, ktoś odkrywa, że można podzielić na produkcję grafitu i produkcję drewna do tego, potem ktoś wpada na pomysł, że to może jeszcze dołączymy gumkę i każdy wystarczy, że zajmuje się swoim elementem i obserwuje, jakie są ceny rynkowe. I na podstawie tego możliwe jest dokonywanie, czy moje lokalne przedsięwzięcie jest opłacalne. Czy nie? Jeżeli jest opłacalne, to szczerze mówiąc i przewiduję, że ono będzie opłacalne w przyszłości na mocy mojego osądu przedsiębiorczego, to nie muszę być specjalistą od pozostałej części produkcji technicznej. Tutaj właśnie system cenowy w tym sensie informuje nas, że inni przewidują, że to rzeczywiście się utrzyma. Że to będzie opłacalne do końca. W ten sposób zapewniona jest opłacalność złożonych procesów produkcji, no bo my ponosimy tylko odpowiedzialność za jedną z części. No i możliwe są szybkie dostosowania struktury produkcji do zmian gustów i warunków. To jest tak, że jeżeli zmiana jest zaobserwowana, ona jest wprowadzana lokalnie. Z reguły pewnie dostosują, pewnie obserwują, że pojawiają się zyski i straty, szybko nadrabiają. No i właśnie, powstaje przedsiębiorczy podział pracy. Powstaje koordynacja, że każdy ma indywidualny bodziec w postaci maksymalizacji swojego dochodu do tego, żeby koordynować swoje działania. Oczywiście, ten proces jest do pewnego stopnia rywalizacyjny, ale ostatecznie prowadzi do tego, żeby jak najlepiej odzwierciedlać przewidywać przyszły popyt konsumencki i są mocne bodźce pozytywne i mocne bodźce negatywne, żeby to rzeczywiście trafiać. Dobra, teraz wracamy do pieniądza, bo tu jest... To jest ten moment, w którym można zadać pytanie, no dobrze, a co ma do tego, że dlaczego te ceny muszą być w pieniądzu? Pieniądz ma tę charakterystyczną cechę, że jest uniwersalnym środkiem wymiany
jako uniwersalny środek wymiany, to pewnie padło na wykładzie o teorii pieniądza, że umożliwia coś takiego jak pokonanie podwójnej zbieżności potrzeb. Czyli jeżeli w barterze bardzo trudno jest dokonywać wielu transakcji, bo akurat druga strona produkuje nie to, czego ja chcę, i nie wiem, ja może chciałbym kupić od tam stojącego Łukasza, chciałbym kupić jabłka, bo Łukasz jest akurat producentem jabłek, no ale niestety ja produkuję pomarańcze, a Łukasz nie lubi pomarańczy. No i jest problem. W przypadku gospodarki pieniężnej problem jest rozwiązywany, bo powstaje, znaczy mamy pieniądz jako uniwersalny środek wymiany, no i on odgrywa, jak się okazuje, kluczową rolę w całym procesie społecznej wyceny. Wystarczy, że gospodarka jest w jakimkolwiek stopniu skomplikowana. Bez tego mielibyśmy problem ze sprowadzeniem przewidywanych przychodów i kosztów z przedsięwzięcia do wspólnego mianownika. Znaczy nie mielibyśmy wspólnego mianownika liczbowego, nie bylibyśmy w stanie skalkulować. Ludwig von Mises podaje taki przykład. Mamy zbudować komunikację między miastami A i B. No i podaje przykład, że załóżmy, że to ma być linia kolejowa. Mamy różne możliwości przeprowadzenia. Mamy możliwość przeprowadzenia tunel pod górą, dookoła góry, albo w jakiś sposób nad górą to przeprowadzić. Teraz pojawia się problem, gdyż w każdym przypadku potrzebujemy trochę innych dóbr kapitałowych, trochę innych czynników, takich jak różnie wyspecjalizowana praca, trochę innych ilości. Mamy wszystkie zbiory heterogenicznych czynników produkcji. No i nie wiemy, czy proces, który na przykład wykorzystuje 10 inżynierów i nie wiem, 100 ton stali, jest lepszy niż proces, który wykorzystuje 12 inżynierów i 80 ton stali. Nie mam przelicznika pomiędzy jednym a drugim bez tego. Więc jeżeli mamy w pieniądzu, to po prostu patrzymy, jakie są ceny rynkowe kupienia jednego, kupienia drugiego. Możemy sobie skalkulować koszty. Tak samo możemy sobie przewidywać, jakie będą przychody. Możemy wyszacować, za ile byśmy chcieli to, na ile to wyceniamy, że rzeczywiście ludzie będą chcieli za ile kupić bilety. Możemy skalkulować, jaka jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami i możemy obliczyć, ile na tym zarobimy. Co więcej, możemy to dokonać dla każdego przedsięwzięcia. Możemy zestawić najróżniejsze przedsięwzięcia, które mają różne cele. I tutaj już nawet wychodzimy poza to, że chcemy wybudować kolej z A do B. To mogą być różne przedsięwzięcia, możemy patrzeć, które z nich jest najbardziej opłacalne. I dodatkowa rzecz, która właściwie gdzieś jest, zawiera się również w punkcie drugim, ale też ułatwia, znaczy dobrze jest ją wyeksponować, to jest to, że każdy przedsiębiorca, jak ma opłacalność pieniężną, to każdego przedsięwzięcia to może sobie wyszacować z tego, ile będzie miał z tego dóbr konsumpcyjnych mógłby nabyć. Czy ewentualnie jakie będzie miał dochody, czym będzie rozporządzał dalej. No i to też jest ważne, żeby mieć proste przełożenie, no bo czasami warto wiedzieć, jaką użyteczność będziemy mieli z docelowej konsumpcji poprzez zaangażowanie się w procesy inwestycyjne. I to jest właśnie kalkulacja ekonomiczna. Czyli kalkulacja to jest to, co umożliwia w rozwiniętej gospodarce pieniądz, wycenę pieniężną, czyli na bazie cen i naszego osądu dokonujemy szacowania i porównywania opłacalności alternatywnych przedsięwzięć. Dobra, i tym sposobem przechodzimy do punktu, który nazywa się socjalizm. I teraz, oczywiście, w literaturze, w zależności, bo w systemach politycznych pewnie definicje są nieco inne, natomiast socjalizm przez Misesa, i zresztą nie tylko przez Misesa, bo to jest właściwie o dyskusję o systemie gospodarczym, który był określany socjalizm, to jest trochę więcej. To jest jednak tradycja, do której Mises się odwoływał i w ramach której pisał. Chodzi o system państwowej własności czynników produkcji. Więc co ważne, Mises w swoim eseju Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie nie wymyślił tej definicji. Była to definicja używana, no nie wiem, gdzieś przez poprzednie kilkadziesiąt lat. I ona, i Mises pokazał, że taki system, który jest na tym oparty, nie jest zdolny do jakiejkolwiek racjonalnej alokacji zasobów. O co chodzi z tym? Argument Misesa jest prosty, właściwie są trzy kroki. No, może cztery, jeżeli pierwszy rozpisać na dwa. Jeżeli nie mamy prywatnej własności czynników produkcji, a załóżmy, że nawet mamy, możliwa jest prywatna własność dóbr konsumpcyjnych. Czy możliwy jest jakiś w ogóle popyt konsumpcyjny. To bez prywatnej własności czynników produkcji niemożliwe są wymiany. Jest jeden właściciel, więc żadna wymiana zajść nie może. Nie ma wymian, nie ma cen. Możemy sobie oczywiście przypisać do każdego dobra jakieś liczby, ale te liczby nie będą, będą po prostu jakimiś numerkami, które będą przypisane do
do poszczególnych dóbr. Nie będą to ceny rynkowe, nie będą powstawały w tym procesie, o który opisałem, nie będą miały tych charakterystyk. Teraz, bez tych cen nie można dokonać kalkulacji ekonomicznej, czyli nie można, jeżeli nie mamy cen, nie możemy zestawić sobie kosztów, przychodów, jednorodna skala, policzyć, które przedsięwzięcia są opłacalne. Znowu, ktoś by powiedział, no przecież możemy liczyć na arbitralnych numerach. Możemy, wynik też będzie arbitralny. Kluczowy jest krok ostatni, czyli bez kalkulacji niemożliwa jest racjonalna, zgodna z decyzjami konsumentów, alokacja czynników produkcji. Jeżeli przykleimy na dobra jakiekolwiek naklejki z liczbami, one nie będą miały żadnego związku z decyzjami konsumentów. To będą jakieś liczby, producenci będą coś produkować, będą otrzymywane jakieś dobra, ale produkcja tych dóbr nie będzie miała żadnego związku z wartościowaniami konsumentów, czy z tym, z czego konsumenci się spodziewają. Po prostu, nawet nie będzie, to jest tak, że oczywiście, każdy proces można powiedzieć, że wymaga pewnego osądu przedsiębiorczego, nawet nie będzie tego komponentu cenowego, co się działo, na podstawie czego podejmować decyzję. Każda decyzja będzie równie arbitralna. A w przypadku systemu cenowego mamy narzędzie, które pozwala na alokację w rozwiniętej, dynamicznej gospodarce, ponieważ istnienie systemu cenowego wprowadza zewnętrzne ograniczenia ekonomiczne. Znowu wracamy do prawa kosztów. Jak mówiłem tam, koszty są wymagane dlatego, że ja, będąc właścicielem, muszę przelicytować swoich konkurentów. Tu nie chodzi o fizyczne ograniczenia, muszę przelicytować swoich konkurentów do produkcji alternatywnych dóbr konsumpcyjnych. Czy nawet do tego samego dobra, tylko inną metodą, w inny sposób, albo po prostu stosując inną organizację firmy. Jeżeli jest jeden decydent, on się z nikim nie musi liczyć. On ma tylko fizyczne ograniczenia. Więc w tym momencie nie ma ograniczeń ekonomicznych, nie ma czegoś takiego właściwie jak koszty. Jeżeli znika strona kosztowa, nie możemy przeprowadzić kalkulacji. Możemy sobie wybrać jakieś numerki, te numerki są całkowicie arbitralne. Teraz, w reakcji na ten argument Misesa, który został przedstawiony w 1919 roku właśnie w książeczce Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie, krótki esej, kilkadziesiąt stron, to ten esej wywołał dosyć dużą reakcję i reakcja była między innymi taka, że sugerowano, że przecież można w jakikolwiek sposób zlecić menedżerom, żeby obserwowali nadmiary i fizyczne braki. Problem polega na tym, że w przypadku systemu cenowego uwzględniane od razu są oczekiwania. No jeżeli słyszymy, nie wiem, o kolejnej wojnie w Zatoce Perskiej, to w tym momencie, czy ceny paliwa, czekamy aż wyczerpią się paliwa z lokalnych magazynów i nastąpi fizyczny brak i dopiero potem ewentualnie korygujemy ceny? Nie, ceny są korygowane od razu, mimo że ta ropa, która spoczywa w wielu przypadkach w magazynach w Europie, została już dawno temu wydobyta. No bo spodziewamy się, że w przyszłości ta produkcja będzie mniejsza. Przedsiębiorcy oceniają osądem przedsiębiorczym, że to będzie mniejsze. Można by czekać. Dlaczego neoklasycy tak argumentowali, między innymi Oskar Lange? Argumentowali w ten sposób, ponieważ w modelu, jeżeli sobie założymy statyczny model, że nic się nie zmienia, no to metodą prób i błędów ostatecznie będziemy zbiegać do czegoś. Raz się pomylimy, w jedną stronę za dużo, w drugą stronę za mało, raz za mało, raz za dużo. Stopniowo będziemy korygować, będziemy wprowadzać coraz mniejsze zmiany. Powinniśmy zbiec do końca. Problem pojawia się, jeżeli założymy, że świat jest dynamiczny. No, ludzie zmieniają gusta i to zmieniają na przestrzeni lat bardzo szybko. Do tego technologie się zmieniają, są innowacje. Bez cen nie możemy właściwie, ciężko jest wyobrazić, jak sobie wprowadzić innowacje i stwierdzić, czy opłaca się ją wprowadzić. Jeżeli podchodzimy i mamy nową metodę produkcji, w systemie cenowym patrzymy, co potrzebujemy na wejściu, co produkujemy na wyjściu, szacujemy, to może być to samo dobro, czy jakieś już znane dobro istniejące w gospodarce, ale jeżeli mamy nowy proces, to jesteśmy w stanie wymyślić, czy robimy to efektywniej niż obecnie, czy nie. Jeżeli nie mamy cen w taki sposób, no to nie jesteśmy w stanie tego wprowadzić. No i oczywiście też sednem problemu jest problem własnościowy. Jest to, że ostateczny decydent jest jeden i on jest właścicielem wszystkiego. Argumentacja mogłaby biec, no taka, dobrze, pozwólmy menedżerom na pełną wolność.
ale jeżeli pozwolimy im na naprawdę pełną wolność, no to będą zobowiązani do, znaczy będą mieli prawo do swobodnej wymiany tytułu własności, no i to już wtedy powstaną ceny rynkowe. Ale wtedy ciężko jest mówić o socjalizmie. Znaczy, przestanie to spełniać tę definicję. Albo, albo. Dobrze, to dziękuję i wydaje mi się, że tak, że jakoś w miarę skutecznie dobrze mieliśmy.